Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku od zera do miliardera. Being a I professional is sam something początek required oczywiście once, but zaczynamy od most have wykończenia tych jeszcze 5 sztuk demi-humanów, które mieliśmy wcześniej. Znaczy, imperiala, który mieliśmy wcześniej, a wykończymy to oczywiście demi-humanami, które przed chwilą zebrałem i tak dalej. W międzyczasie byłem na pustyni zebrać Rowstone, few of tysiąc this, coś tam and sztuk, use już the część story przerobiłem to na your pióro advantage. krystale oczywiście, ale ogólnie rzecz biorąc jutro jest maintenance do godziny chyba 17, więc ogólnie bardzo ciężko będzie cokolwiek zarobić, tyle co przez What noc area are dzisiaj you tak a naprawdę. professional in? Cooking? Uda mi się Alchemy? przeprocesować, na jutro trzeba będzie od razu od 17 zacząć gaterować, bo ogólnie materiały mi się pokończyły. Hey there, Jestem w it's takiej amazing. lekkiej, If you're going to nie purchase powiem w goods czym. with a lot of power Z tego people co you want, patrzę na is materiały it moje, to na for... pewno mogę zrobić część humanów z Maple Sapa na przykład. Ewentualnie coś tam innego. Fear Sapy mogę na demi humany znowu wymienić. Jeszcze troszkę mi ich zostało. Dodatkowo aż sapy, które są tutaj, są jeszcze w Beli. Troszkę się uzbierało kolejnych ponad setka, więc to wszystko mogę dalej wymieniać na różne eliksiry. Na pewno mógłbym tych Fried Fish Cooking zrobić boksów całą masę, bo ziemniaków mam. I tak samo patrzę na Sud Tea. Ewentualnie, ale mam chyba za mało troszkę miodu. Tu jest mój miód. Tu jest miód. Mało troszkę miodu. Na pewno będę chciał te Elixir of Swiftness zmienić sobie i tak myślę, że na samym początku jutro zacznę od pine'ów gaterować. Później przelecimy się na trolle i będziemy zbierać z nich krew. I chciałbym dobić do tych 500 milionów. Jutro jest chyba 9 już odcinek, teraz się zaczyna. Więc tak naprawdę niewiele nam czasu zostało, a ja nie jestem w połowie dalej. Troszkę mi brakuje. To na pewno. Co tu jeszcze ciekawego mogę wam powiedzieć? Medaja się sprzedało, to się sprzedało. Widzę i podkowy się sprzedały, więc ja sobie odbiorę te podkowy. No, poprzedłużam. Dawno z wami nie gadałem. A ja lubię z wami gadać. Oczywiście zapraszam na live'a. A nie, bo już on będzie po live'ie. Jak to będziecie oglądać zapewne. Wczoraj This powinien is a to legal zrobić. business permitted by the Czyli head of dzisiaj, the ale League of wczoraj. Merchants. You Odbierzmy can sobie trust me. podkowy jeszcze. Zaczęliśmy od 400, chyba 454 łącznie przed jeszcze Imperialami. Więc, Jezu, ile ja tych podkowy narobiłem? Ja jeszcze chyba ich mam trochę. Okej, sprzedało się Swiftness, super. 3 miliony kolejne i tą wędkę już sobie zostawimy. Fajnie, jakby się reszta też sprzedała. No ale cóż, wędki się robią chyba jakieś kolejne. Nie robią się wędki, bo nie mam Monk's Branchów. Ale włączę, żeby się robiły. I to by było na tyle. Ja zapraszam już. Jutro oczywiście przywitamy się z samego rana, może jeszcze coś tam poprocesuję przez noc dzisiaj. Nie wiem, czy nie będę musiał zacząć łowić. Przed weekendem może uda mi się choć z 5 kulek uzbierać i zawsze to jest troszkę pieniędzy. Zobaczymy. Zrobimy taki lekki sneak peek. Tak jak wspominałem wcześniej, dzisiaj środa jest. I dzisiejszy dzień będzie, obawiam się, że bardzo, bardzo słaby. Jeśli zarobię 30 milionów, to będzie bardzo w porządku, bo tak naprawdę serwery zostały włączone gdzieś o 5:30 dopiero. Miały być w ogóle przedłużone, ale na szczęście coś tam się im udało zrobić wcześniej. W międzyczasie jeszcze Bazyla wybrałem ze skrzynki, natomiast tego nie będziemy wliczać. W Altinowie trochę przeobraziłem moje tutaj budynki. Ze względu na to, że chciałbym zacząć robić wagony. Na początku zrobię kilka merchant wagonów, ze względu na to, że mam do nich. Znaczy, one są ogólnie bardzo łatwe w robieniu, bo potrzeba wagon horsów, które kupuje się
u Stablekeepera po 15 tysięcy, czyli to jest około tam, Jezu, nie myślę, dzisiaj 60 tysięcy za wagon horse. No, za wagon horse. Dodatkowo akacja Playwoody, które ja zbieram gdzieś sobie tutaj w okolicy Medaya. Następnie oczywiście potrzebny jest Brass Inoty, które także używam już do Grunili. Oraz Soft Hide, no nie mówię tu o Blackstone Powderze, Soft Hide, które otrzymujemy z owieczek. Więc ogólnie matce są bardzo łatwe, sam wagon sprzedaje się za prawie 2 miliony. Oczywiście dużo lepiej byłoby robić Noble wagony, bo one są po 3 miliony, natomiast problemem tutaj jest zgromadzenie matców do nich. Więc przeniosłem sobie same grunile tutaj na dół. Będę je tutaj wytwarzać, natomiast skasowałem w ogóle ten budynek z podkowami. Ja przed chwilą spałem dosłownie naprawdę te parę godzin. Znaczy godzina dłużej maintenance'a trochę mi jednak dała dobrze. Przerabiam sobie właśnie akacja planki na playwoody i tak dalej. Playwoody na będę zawozić. Tam za chwilę pójdę sobie zebrać trochę owieczek. Postaram się jeszcze przed godziną 20, przed live'em, zebrać troszeczkę rzeczy, żeby puścić jakieś szybkie partie do Imperiala. Myślę, że pójdę na Pajny, żeby zrobić sobie Elixir of Wind do tych Swiftnessów. I postaram się chociaż z połowę z Imperiala wykorzystać, mając tutaj te 9 sztuk. Jeszcze może uda mi się jakieś tam rybki opakować w paczki i też to sprzedać. Zobaczymy, jak to wszystko szybko pójdzie. No i później live oczywiście i będziemy coś tam zbierać pewnie, procesować, ale gaterować. Okej, uruchomiliśmy już oczywiście tworzenie tego wagonu. Jak widzicie, część rzeczy już się zaczęła robić. Soft hide, nie mam tylu robotników niestety, żeby to puścić naraz. Nie wiem, czy to się będzie tak naprawdę opłacać. Fakt, że ci robotnicy mogą pracować cały czas, natomiast trochę tych 68 prac jest do wykonania, więc zobaczymy, jak to pójdzie tak naprawdę. Dodatkowo oczywiście odbiorę rzeczy już z marketu, część. 3 wędki udało się sprzedać. Dodatkowo oczywiście kilka badży. Merchant Wagon Badge. 2 wędki są dalej na markecie, no i cała masa grunili także się na razie sprzedała, więc nie jest tragicznie. Jakiegoś plusa będziemy mieć na pewno. No, ale wygląda to dosyć ciężko, niestety. Ja jadę teraz zbierać pajny i tyle. Halo, witam serdecznie w podsumowaniu dzisiejszego dnia. Była to tragedia. Jedna wielka tragedia. Mamy 15 milionów i pół na plusie tylko ze względu na tego maintenance'a, który był dosyć mocno przedłużony. I tak naprawdę 471 milionów do tej pory zebrane, 9 dni skończone, zostało nam 5 dni tak naprawdę do dokończenia naszego eventu i jeśli ja przez 9 dni nie zdołałem zdobyć 500 milionów, to czy przez te 5 dni zdobędę ponad pół miliarda? To się okaże już zapewne niedługo. Kilka zmian będzie w mojej produkcji. Zobaczymy, na co to wyjdzie, jak to się zakończy. Tak naprawdę dzisiejszy zarobek był bardzo marny ze względu na to, że tak naprawdę grałem wczoraj chwilę i dzisiaj po maintenance do godziny 20. Później zacząłem live'a, na którym pogaterowaliśmy dosyć sporo i z tym wiążę duże nadzieje, bo z tego będzie na pewno dużo pieniędzy. Ponad 2000 krwi z troli, troszeczkę krwi z wilków dodatkowo zebranych i tak dalej, więc myślę, że i tak bez tragedii. No i zobaczymy jutrzejszy dzień, myślę, że będzie całkiem spoko. Ewentualnie później sobota jeszcze, na którą mam wolną i tam naprawdę na grube pieniądze liczę. No i oczywiście w poniedziałek, ostatni dzień, także mam wolny cały, więc dużo pieniędzy. Mam nadzieję, że uda mi się powtórzyć ten wynik po 150 milionów te 2 dni, to będę mieć wolne, to jest już 300 i wystarczy, że po parę 10 milionów zdobędę w pozostałe te dni, więc szansa cały czas jest. Obstawiajcie, czy mi się uda, w komentarzach najlepiej łapki w górę, subskrybujcie i tak dalej. Dzisiaj tylko powiem, to jest Imperial oczywiście,
trade. Raptem 3700, 4 miliony z eliksirów Swiftness, to są te odpadki, znaczy odpadki, to są te ulepszone, niebieskie. Pozostałe oczywiście pójdą w, do Merchanta, do Imperiala. Wydałem na jakieś grzyby tak naprawdę, nie chcę mi się tych wydatków pisać, ale w większości wypadków to są właśnie grzyby, czy to niebieskie, czy zielone, czy białe, więc te pieniądze będą się rozchodzić. Ciężko tak naprawdę mi spisywać, bo czasami na markecie kupię, nie wiem, 20 sztuk maple sapów i wpisywać, kurde, że wydałem 1000, na to 9, 10 tysięcy czy coś, to troszeczkę mija się chyba z celem. Ważne jest to, że się cały czas bilans zgadza. No i cóż, do zobaczenia jutro o tej samej porze, mniej więcej może trochę wcześniej niż dzisiaj.